Wymaz z nosa nie należy do badań przeprowadzanych rutynowo. Jego wykonanie zleca lekarz, kiedy pacjent cierpi na częste infekcje górnych dróg oddechowych, a stosowane dotychczas leczenie, w tym antybiotykoterapia, nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Niemniej jednak warto wiedzieć, jak się przygotować do takiego badania i jak wygląda jego wykonanie oraz co może wykazać. Witaj na naszym kanale Medycyna 360. Znajdziesz tu dużo wiedzy na temat zdrowia. Pamiętaj proszę, że informacje zawarte w filmie nie są poradą medyczną i nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej. Kiedy warto wykonać wymaz z nosa? Wymaz z nosa lub z nosogardzieli najczęściej wykonuje się dzieciom, rzadziej dorosłym. Wynika to z faktu, że dzieci dopiero kształtują swoją odporność, ich układ immunologiczny wciąż się rozwija i szybciej ulega zakażeniom. Niezależnie od tego, czy będzie to dziecko, czy osoba dorosła, to wymaz z nosa jest wykonywany w sytuacji, kiedy standardowe sposoby leczenia przewlekłych stanów zapalnych dróg oddechowych nie przynoszą efektów. Wówczas badanie to pozwoli lekarzowi określić, jaki rodzaj bakterii jest odpowiedzialny za infekcję oraz wprowadzić właściwe leczenie. W przypadku dzieci bardzo ważne jest ustalenie, czy nie doszło do zakażenia gronkowcem. Bakteria ta może u nich doprowadzić nie tylko do zatrucia pokarmowego, ale również do zespołu wstrząsu toksycznego, zapalenia mieszków włosowych, liszajca czy też gronkowcowego zespołu oparzeniowego skóry. Poza tym wymaz z nosa przeprowadza się nie tylko na obecność gronkowca złocistego Staphylococcus aureus, ale również paciorkowców, np. paciorkowca ropnego Streptococcus pyogenes czy dwoinki zapalenia płuc Streptococcus pneumonia. Jak się przygotować do wymazu z nosa i najważniejsze pytanie, czy boli? Badanie to można wykonać o każdej porze dnia, a odpowiadając na pytanie, czy wymaz z nosa boli, należy podkreślić, że nie i nie należy się go obawiać. Owszem, badanie może wywołać pewien dyskomfort, ale będzie on odczuwany zaledwie kilka sekund. Wymaz z nosa polega na wprowadzeniu, dość głęboko, do nozdrza patyczka zakończonego wacikiem tak zwanej wymazówki, za pomocą którego pobierany jest materiał do badania. Następnie patyczek ten wkładany jest do sterylnego pojemnika i przekazywany do laboratorium. Wymaz pobierany jest z obu nozdrzy. Trzeba jednak pamiętać, że wymaz z nosa można wykonać po około 5 dniach od odstawienia antybiotyku, o ile był przyjmowany. Poza tym, jeśli stosowane są środki przeciwbakteryjne typu krople czy aerozole do nosa, to nie można ich zażywać na około 3 godziny przed planowanym badaniem. Przed samym badaniem nie należy również wydmuchiwać nosa. Wynik przeprowadzonego wymazu z nosa lub nosogardzieli może być dodatni albo ujemny. Oczywiście ten drugi jest bardziej pożądany przez pacjenta. Wówczas oznacza to, że przyczyną infekcji nie są bakterie chorobotwórcze, a wirusy. Niemniej jednak wynik może być dodatni i wtedy lekarz wprowadza odpowiednią antybiotykoterapię. Warto też dodać, że wymaz z nosa jest często wykonywany wraz z tak zwanym antybiogramem konkretnie określającym, na jakie antybiotyki są wrażliwe bakterie bytujące w nozdrzach danego pacjenta. Zdarzają się również takie sytuacje, że wynik wymazu z nosa jest dodatni, ale pacjent nie ma żadnych objawów infekcji bakteryjnej. W takim wypadku jest on uznawany za bezobjawowego nosiciela, a żadne leczenie nie zostaje wprowadzane. Jaki jest koszt wykonania wymazu z nosa? Jeśli pacjent otrzymuje skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub laryngologa, to badanie to jest wykonywane bezpłatnie w ramach NFZ. Wymaz z nosa można oczywiście wykonać prywatnie, jeśli zachodzi taka potrzeba. Jego koszt wraz z antybiogramem będzie wynosił pomiędzy 30 a 60 zł. Dziś to już wszystko. Daj znać w komentarzu, czy przedstawione informacje były dla Ciebie pomocne oraz czego chcesz się dowiedzieć w kolejnych odcinkach. Subskrybuj nasz kanał i wciśnij dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Udostępnij ten film znajomym, możesz w ten sposób komuś pomóc. Bądźcie zdrowi!